Kochani, ja chcę wam tak szybciutko opowiedzieć kilka sytuacji z mojego życia. Ostatnio była taka sytuacja, że wiecie, jest czas świąt, są różne przygotowania, no i w przedszkolach są takie występy bożonarodzeniowe i tam różne takie jasełka i tak dalej. A ja oczywiście postanowiłam troszkę pozmieniać system i wprowadziłam kilka rzeczy, gdzie dzieci w tekście miały już Ewangelię. W muzyce była Ewangelia, w tańcu była głoszona Ewangelia. No i jeszcze wzięłam Biblię i do tego im przeczytałam kilka fragmentów ze Słowa Bożego, więc nie mogli od tego uciec. Oczywiście widownią byli wszyscy rodzice z naszej grupy, więc odbiór był dla osób dorosłych. I to było takie wyjątkowe, dlatego że, wiecie, ja tam pracuję od września w tej pracy i ja zaczęłam ogłaszać, odkąd tam tylko przyszłam, że moja grupa jest najlepsza. I mam najlepszą grupę w całym przedszkolu. Oni umieją się wszystkiego nauczyć, nawet jeżeli są różne rzeczy, które są z zewnątrz sprowadzane i wprowadzane im do głów, bo tam różne sytuacje mają miejsce, to oni za każdym razem, czekam tylko, aż oni mnie spytają, co ja o tym myślę. Jak ja im powiem, co ja o tym myślę, to oni od razu zostawiają to, co inni powiedzieli i wierzą mi. I to jest takie niesamowite, że te dzieci po prostu mi zaufały i one mnie pokochały. I faktycznie przyszły od razu i stwierdziły, pan jest najlepszą panią na świecie, tak? Więc mam wpływ w tym miejscu, gdzie pracuję. I druga taka sytuacja, co ostatnio też bardzo mocno przeżywałam. Wiecie, Ezekiel ogólnie ma taki... Mam bardzo dużo rzeczy do zrobienia i ma dużo zajętego czasu. Ja też między innymi, wiecie, jak funkcjonuję, więc mam bardzo mało wolnego czasu, więc żebyśmy się mogli złączyć na rozmowy, to często jest to nocami. I był taki wyjątek. W czwartek wieczorem zadzwonił do mnie zaraz akurat po mojej pracy, więc udało nam się dłużej porozmawiać, tak wiecie, bo ogólnie to rozmawiamy tak z pół godzinki i koniec, nie? I tu mieliśmy moment na rozmowę około 2 godzin i ja wtedy wylałam przed nim swoje serce, naprawdę, bo to był taki okres zmian i pokuty. I ja zaczęłam też przeżywać pewne rzeczy i powiedziałam mu mnóstwo rzeczy, które wtedy nie chciałam mu powiedzieć, ale to po prostu płynęło ze mnie. Było kilka sekund ciszy i na koniec kocham cię. I po prostu to mnie tak rozbroiło. Ja mówię, ja się czuję po prostu naga, tak? Jak ja mówiłam do niego, to ja nie wiedziałam, co ja mam zrobić. Ja się chciałam obronić przed tymi słowami, które mówiłam, ale nie byłam w stanie. Wiecie, bo ja przeżywałam teraz ostatnio takie sytuacje, zresztą Nina też była takim świadkiem takiej sytuacji. Ja mówię, kurczę, ja bym tak chciała, żeby ci ludzie tak więcej kochali, nie? Zapragnęłam i odbiło się na mnie oczywiście, bo jeżeli chcesz coś zmienić, to zawsze zaczynasz się od ciebie, tak? Więc zapragnęłam więcej kochać i poszerzyłam swoje serce. Amen.